Zadanie drugie: oblicz pisemnie. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom. W związku z tym, że w tym zadaniu mamy naprawdę dużo i poziomów, i przykładów, w tym filmie skupimy się tylko na rozwiązaniu przykładów z poziomu A. Punkt A. 7 i 53 setne dzielone na 3. Zapiszę to w słupku. 7 dzielone na 3 jest 2. Od razu też zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. 2 razy 3 jest 6. Od 7 odejmę 6 i mam 1. Spiszę z góry 5 i teraz otrzymam 15. A 15 dzielone na 3 jest 5, bo 5 razy 3 jest 15. 15 minus 15 jest 0. Spisuję z góry trójkę. 3 dzielone na 3 jest 1, bo 1 razy 3 jest 3. Gdy od trójki odejmę trójkę, da mi to 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 2,51 setnych. Punkt B. 9,72 setne dzielone na 4. Zapiszę to w słupku. 9 dzielone na 4 to 2. Od razu też zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. 2 razy 4 jest 8, a 9 minus 8 jest 1. Spisuję z góry siódemkę. 17 dzielone na 4 jest 4, bo 4 razy 4 jest 16. 17 minus 16 jest 1. Spisuję z góry dwójkę. 12 dzielone na 4 jest 3, bo 3 razy 4 jest 12. 12 minus 12 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 2 i 43 setne. Punkt C. 12 i 21 setnych dzielone na 3. Zapiszę to w słupku. 12 dzielone na 3 to 4. Od razu też zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. 4 razy 3 jest 12. 12 minus 12 to 0. Spisuję z góry dwójkę. 2 dzielone na 3 jest 0, bo 0 razy 3 jest 0. 2 minus 0 jest 2. Spisuję z góry 1. 21 dzielone na 3 jest 7, bo 7 razy 3 jest 21. A 21 minus 21 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 4 i 7 setnych. Punkt D. 10 i 32 setne dzielone na 4. Zapiszę to w słupku. 10 dzielone na 4 to 2. Od razu zapiszę przecinek, zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. 2 razy 4 to 8, a 10 minus 8 jest 2. Spisuję z góry trójkę. 23 dzielone na 4 jest 5, bo 5 razy 4 jest 20. 23 minus 20 to 3. Spisuję z góry dwójkę. 32 dzielone na 4 jest 8, bo 8 razy 4 jest 32. 32 minus 32 to 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 2 i 58 setnych. Punkt E. 26 i 35 setnych dzielone na 5. Zapiszę to w słupku. 26 dzielone na 5 to 5. Od razu zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. 5 razy 5 to 25, a 26 minus 25 jest 1. Spisuję z góry liczbę 3, 13 dzielone na 5 jest 2, bo 2 razy 5 jest 10, 13 minus 10 jest 3, spisuję z góry piątkę, 35 dzielone na 5 jest 7, bo 7 razy 5 jest 35, 35 minus 35 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 5 i 27 setnych. Punkt F. 10 i 92 setne dzielone na 3. Zapiszę to w słupku. 10 dzielone na 3 to 3. Od razu zapiszę przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. 3 razy 3 jest 9, a 10 minus 9 jest 1. Spisuję z góry 9. 19 dzielone na 3 jest 6, bo 6 razy 3 jest 18. 19 minus 18 to 1. Spisuję z góry 2. 12 dzielone na 3 jest 4, bo 4 razy 3 jest 12. 12 minus 12 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 3,64 setne. Gotowe poziom A rozwiązany, rozwiązanie poziomu B i kolejnych poziomów znajdziesz w następnych filmach, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.